Stresujesz się? Tak. W moim dorosłym życiu to jest pierwszy mężczyzna, którego pozna moja mama. Musiał nadejść ten czas. No tak. Opinia mamy jest dla mnie bardzo ważna. No nie wyobrażam sobie, żeby tutaj moja dalsza relacja była bez akceptacji mojej mamy. Dzień dobry. Cześć. Witam. Wszedł w białej koszuli, elegancko ubrany, jeszcze z jakimś prezentem dla mamy. To już w ogóle wydaje mi się, że serce skradł. Oboje do siebie pasują, tak wizualnie tak, ale widzę, że oni też ze sobą się dobrze czują. Po prostu jest w stanie sprawić, że jestem taka, jaka jestem, mam uśmiech od ducha do ucha. No już właśnie teraz zaczyna się tak rozluźniać między nami. No nie wiem, czy wiesz, że rodzice moi mieli gospodarstwo, ale no Sara to już nie miała raczej do czynienia. To teraz się sobie odświeży. Tak, już sobie odświeża. Cały czas się widzieliśmy z Arturem. Jesteśmy w stałym kontakcie, także wszystko jest w porządku. Tak, właśnie wczoraj opowiadałam mamie, co ostatnio robiliśmy, jak krowę zaganiałam z cielakiem. Dałam radę, tak, nie? Tak, no wszystko się udało. No. On się tylko śmiał ze mnie przez cały czas. Ja się śmiałem. Nie, wcale. Wiadomo, ja tam pracuję, Sara tam ze mną przebywa, także jeździ też trochę już ładowarką, także nie ma problemu. Daję sobie dziewczyna radę. A co twoi rodzice na Sarę? A tak naprawdę zaakceptowali bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Chyba raczej chyba nie odczuła jakiegoś tam... Nie bali się, że dziewczyna z miasta na wieś trafia? Ale tutaj to liczą się chęci, tak? To nie liczy się, że z miasta czy ze wsi, tak? Na pewno będzie dla niej wyzwaniem odnaleźć się na gospodarstwie, bo tych rzeczy nie robiła. Póki co na każdą aktywność cieszy się jak dziecko, także zaangażowanie jest i chęci są ogromne. Nie widziałam córki takiej szczęśliwej już od dłuższego czasu. Także myślę, że no może to spotkała mężczyznę swojego życia. Dobre wrażenie zrobiłeś na mnie, także oby wam się dalej tam ułożyło. To zobaczymy. To nie zobaczymy, tylko tak, tak. No, tak, bo radzicie sobie cymać.